zmiana planów. Nie jadę do Morioki, bo jest daleko, nie chce mi się 3 godziny siedzieć w pociągu. A Japan Rail Pass tak mi się zwrócił, więc mniejsza. Zrobię Kamakura, Nikko i jeszcze dwie miejscowości obok Tokio. Więc jest, spróbuję pozwiedzać. Jestem w Nikko, jak widać pogoda sprzyja i idę z buta 1,5 km, bo czekałem na autobus, ale był tak napchany ludźmi, że już bym się nie zmieścił, a następny jest za 25 minut, więc na Google Mapsie mi pokazuje, że do świątyni idzie się 26 minut. To jak trzymam takie dobre tempo, bo wszystkich łykam, to pewnie w 20 zalecę. No i już nie dość, że pieniądze zaoszczędzę, całe no, za 4 zł, 5, to będę szybciej. Dużo turystów tu już jest, bo Nikko to jedno z głównych miejsc, żeby zrobić sobie taki jednodniowy wypad z Tokio. Świątynia wpisana na UNESCO. Bardzo pada, więc nie będę nagrywał. Znaczy nagram, ale muszę się gdzieś schować, bo jest lipa. Tutaj taki ładny most jest, więc spoko miejsce. I próbuję znaleźć te świątynie, tylko trzeba się z ludźmi przepychać, bo dużo ich jest. I jeszcze czerwone światło mi się trafiło, więc dodatkowo. Ale ładne miejsce. Okej, dzisiaj nagrywki to będą super, ale leje, a jeszcze parasolki nie mam, bo nie przewidziałem, zapomniałem pogodę sprawdzić. No ale tutaj taka ciekawostka już pierwsza, na tym słupie te trzy liście, koniczyny, nie wiem co to jest, liście załóżmy, to logo, nie wiem czy mogę powiedzieć logo, rodu Tokugawa. Już tłumaczę, o co chodzi z rodem Tokugawa w tym miejscu. Czemu oni w ogóle mają swój herb na jakimś słupie na środku. Nikko zostało wybudowane jako mauzoleum dla Ieyasu Tokugawy. To był pierwszy szogun z rodu Tokugawa. I nie wiem, czy nie drugi w historii Japonii. Pierwszym był Oda Nobunaga. I po tym, jak on został szogunem Ieyasu, to ród Tokugawa przeżył swój rozkwit i rządził w Japonii przez kilkaset lat. Był jednym z najbardziej wpływowych, o ile nie najbardziej wpływowym rodem w ogóle w historii. Bo w Japonii sytuacja wyglądała tak w XVI-XVII wieku, że mieli cesarza, ale w rzeczywistości to szogun, jakby to powiedzieć, miał w swoich rękach wpływy, władzę. Cesarz był bardziej reprezentatywny przez większość czasu w ogóle w ich historii. Nie nagrałem ze środka świątyni, bo wszędzie są zakazy. Już parę razy mówiłem, ale no znowu, więc niestety. Jest taki Budda, wielki, złoty, trochę innych bogów i generalnie świątynia, jak to świątynia buddyjska. No więc tak się moja przygoda z Nikko zakończyła. Znaczy jeszcze się nie zakończyła, bo muszę się jakoś autobusem wydostać. Dostać na dworzec i pojechać do Tokio. Ale fatalna pogoda jest i ma tak padać do 19 według pogody, więc... według w sensie prognozy. Więc tak, biorę busa. Jakiś ma być za 12 minut. Ogarnę jakąś restaurację przy dworcu, jako że często fajne są. I
lecę do Tokio. Coś tam mi się udało zobaczyć, nie za wiele, no ale lepiej tyle niż nic. Wróciłem. Nawet udało mi się zajść do hotelu, chwycić karty. Jeden ten. Czytnik kart microSD, żebym mógł zgrywać. I lecę do kafejki gamingowej. 3 godziny wezmę, żeby zobaczyć, jakie jest tam połączenie internetowe. I sobie zacznę trochę zgrywać filmiki. Bo no, potem będę w Manili, Indonezji, więc nie wiem, jak to tam wygląda z internetem. Japonia jest trochę pewniejsza z szybkością i wszystkim. Pewnie się zdziwię, ale tak wolę być ostrożny. Więc dzisiaj raczej nie pozwiedzam sobie Tokio już. Ale nic nie szkodzi, bo mam 3 pełne dni, 3 noce i sporo czwartego. Bo wylot będę miał o 19, czyli na lotnisku muszę być o 16, więc jeszcze pół dnia sobie pozwiedzam. Tu chodzi o jakichś takich troszkę wstawionych panów. Dziewczyn zresztą też. Nie nagrywałem, bo tacy byli niby nawaleni, ale dalej coś kojarzyli, więc słabo tak wyciągnąć i ich nagrać. To nie jest jak w Stanach po fentanylu, że można się przejść i nawet nie zanotują. I wracam do hostelu. Jakiś sklep jeszcze znajdę, kupię sobie anin tofu, bardzo dobre. I idę spać. Udało mi się sporo zgrać, więc fajnie. Bo szybki internet w tej kawiarni mają, w kafejce. 500 mega upload, więc idealnie. I jutro już od samego rana cisnę ze zwiedzaniem Tokio. Będzie trochę ekspresowo, jako że nie mam jakoś super dużo czasu. Ale wyrobię się, więc na luzie. Czemu tu żadnych sklepów nie ma? Zakupy zrobione. Ten plecak kupiony na Fuji to mistrzowska decyzja. Teraz sobie go biorę i normalnie chodzę. Zamierzam go też zapakować do Manili na przykład i tak ze sobą brać w różne miejsca. Bo obraz jest wygodny. Odpalam go sobie, wkładam kable, wszystko i niegroźnym jest, że telefon padnie czy cokolwiek. No a kupiłem bułkę z kremem custarda. Custarda? Nie wiem jak. Custarda uznałem, bo bardzo lubię. Gdzie ja powinienem iść? Tutaj pójdę. Co tam? Jakieś tam jedno onigiri. Nowe, nigdy nie jadłem, więc spróbuję sobie. I tyle. Lecę spać. I jutro ciśniemy. Nowy dzień. Pora zwiedzać, tak jak zapowiadałem. Zacznę od Muzeum Narodowego, bo jest bardzo blisko mojego hostelu. Więc zobaczę, czy warto, czy tak średnio. A potem szczerze nie wiem, co dalej będę zwiedzał. Trochę dycham, ale już szybko idę od dłuższego czasu i dlatego. No i potem nie wiem, gdzie powinienem pójść. Coś się wymyśli, popatrzę na mapę. Na pewno chcę ogarnąć Tokio Tower albo Skytree i wjechać na któreś, żeby zobaczyć sobie Tokio z góry. Więc zadecydujemy na bieżąco. Z muzeum niczego nie nagram, tak jak zwykle, bo będzie zakaz najprawdopodobniej, więc
potem opowiem, co widziałem, jak było, czy fajnie. Trochę irytujące te zdjęcia, zakazy są. W sensie zakazy robienia zdjęć albo nagrywania, no ale co poradzę. A nie chcę wyciągać kamery czy telefonu, bo dużo tam stoi takich, wiecie, od pilnowania, więc zaraz by problemy były. $25 za wejście, tak można żyć, nie jest drogo. Jeszcze nie wiem, który budynek to właściwe Muzeum Narodowe, pewnie ten, ale przejdę się i zobaczę, ładnie. Obok Muzeum Narodowego są praktycznie wszystkie inne muzea w Tokio, więc odwiedzając jedno miejsce macie wszystko pod ręką. Spoko. Bardzo przyjemnie się po Tokio chodzi, jak na razie. Jest zupełnie inaczej niż w Seulu i według mnie dużo lepiej. Ale tak naprawdę. Po prostu w Korei przez cały czas się średnio czułem, w sensie nie sprawiało mi przyjemności to chodzenie po Seulu, na przykład, albo po tych innych miastach. A tutaj to aż chcę jakieś tam rzeczy zobaczyć, trochę z ludźmi pogadać. Zupełnie inna atmosfera jest. I teraz idę do Uniwersytetu w Tokio, ale niestety nie złożyć papiery na medycynę, tylko po prostu sobie zobaczyć, jako że oglądałem jeszcze przed w ogóle maturą taki serial japoński, w którym chodziło o to, że zatrudnili takiego nauczyciela i on miał wziąć chyba 6 uczniów z takiej bardzo słabej szkoły i wysłać ich do Uniwersytetu w Tokio. To był taki zakład między dyrektorem a jego córką, byłym dyrektorem i jego córką, która była obecną dyrektorką. No ale nie będę całej fabuły tłumaczył. Generalnie spoko serial na Netflixie jest. I z tego powodu chcę odwiedzić Uniwersytet w Tokio. Czy jak to oni mówili? U Tokio. Oczywiście abstrahując, w sensie tak wspominając ten serialu, to jakby przy okazji, bo Uniwersytet w Tokio to najlepsza uczelnia w Japonii. Tak jak, nie wiem, Uniwersytet Jagielloński w Polsce. Nawet tutaj bardziej, bo wszyscy chcą studiować w Uniwersytecie w Tokio. Dużo chętnych tu jest i z całej Japonii cisną. A z Krakowem to jeszcze jest tak, że jest dosyć równo, w sensie Kraków jest najlepszy, ale no przecież Warszawa, Wrocław też są dobrymi wyborami i nie odstają wcale aż tak mocno. Znaczy nie odstają chyba w ogóle, nie wiem jak to określić. Ale nie ma takiej przepaści między nimi. A tutaj Uniwersytet w Tokio wydaje mi się, że to jest jednak wyższa półka. No i jeszcze jest Uniwersytet Cesarski, czy tam Imperialny w Kyoto, też bardzo dobry. No i w Osace dużo ludzi studiuje. To są chyba takie trzy topowe w ogóle w Japonii. Cały ten teren, na którym jestem, który mnie otacza, należy do uniwersytetu. Ale wielkie. Jeszcze te budynki są takie zabytkowe, z czerwonej cegły. Tutaj studiować fajnie. No ale nie znam japońskiego, więc trochę problem. Chyba że z polskim przyjmują, albo angielskim. Inżynieria tutaj jest. Ciekawe, gdzie mają wydział medyczny. No, to jest ciekawe, szczerze. Dopiero zauważyłem. Flaga Palestyny. Więc tak jak się słyszy o tych protestach uczniów, studentów na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, to tutaj w Tokio też mają takie właśnie zrobione. W
Seulu widziałem, tutaj. Na całym świecie jakby głośno jest o tym konflikcie. Ciekawe. Dojechałem metrem. Kupiłem przy okazji bilet na Tokio Metro i Toei Subway za 900 jenów, to jest jakieś 22-23 zł. No i dojechałem do jednego miejsca, bardzo chciałem odwiedzić. W Tokio są dwa najbardziej ikoniczne wieżowce, Skytree i Tokyo Tower. Tokyo Tower jest taki czerwony, a Skytree jest najwyższy. No i proszę bardzo. Zaraz idę kupić bilet, no i wjadę sobie na górę, na jakiś punkt widokowy, żeby zobaczyć miasto, a potem nie wiem gdzie dalej, coś się wymyśli. I zjadłem super onigiri, taką kulkę ryżową z krewetką i nie wiem, jakby śmietana, jakiś majonez, coś takiego, ale tak dobre, że... Ale też drogie, 270 jenów, czyli no z 6-7 zł za taką kulkę, więc sporo. Ale naprawdę... Na takich mógłbym żyć. Sytuacja uległa zmianie, jednak nie wjeżdżam, bo jest drogo. A muszę oszczędzać, więc 93 zł na 450 metrów i 68 zł na 350, więc olewam to. Bo za 60-90 zł to takie jedzenie będę miał fest, że... No, więc sytuacja jest dynamiczna i jednak nie wjeżdżam, mniejsza z tym. Obejrzę sobie dół i mi wystarczy. W Google sobie wpiszę Skytree widok i będę się napawał, jak to wygląda. Sensoji to jedna z bardziej znanych świątyń w Tokio, o ile nie najbardziej znana. A jak widać, jest mnóstwo ludzi. Fajnie, że flagi wywiesili po drodze. Spoko zdjęcia dzięki temu wychodzą i taki klimat jest. Bo w ogóle rzadko tutaj widzę flagi gdzieś w Japonii. Ale naprawdę dużo ludzi. Ale tu jest mnóstwo turystów, wow. Nawet w porównaniu do Kyoto czy Osaki jest masakra. Nie wierzyłem w te opowieści, że Tokio jest takie chętnie odwiedzane i że tyle ludzi tu przyjeżdża, no ale już się przekonałem, że nie jest łatwo. Ale naprawdę dużo turystów, tak bardzo dużo. Przynajmniej w tym miejscu. Szukam kolejnego miejsca, bo już wszystko, co się dało, to zwiedziłem w okolicy i wypada poszukać jakichś innych zabytków czy ciekawych budynków. Spotkałem dwóch Chińczyków z Szanghaju, pochwaliłem się, że byłem miesiąc temu. Ucieszyli się bardzo i sobie zdjęcia nawzajem robiliśmy. Jako, że jestem sam, to muszę kombinować, no i padło akurat na nich, ale bardzo przyjemni. No i teraz trzeba znaleźć coś kolejnego. Dobra, pora coś zjeść porządnego. Namierzyłem restaurację i zaraz pójdę, zobaczę jak to wygląda. Średnio mam co zwiedzać dzisiaj, bo wszystkie muzea są pozamykane.
niektóre, bo poniedziałek, nie wiem jak oni tu w końcu mają, czy poniedziałek, czy niedziela, bo wczoraj też były zamknięte w większości, więc nie wiem, może dwa dni wolnego mają. Do Shibui, Shinjuku jeszcze nie chcę jechać, czekam na noc, bo nocne zdjęcia tam są fantastyczne po prostu, więc pora coś zjeść. To mięso, które przed chwilą widzieliście, to węgorz. Pierwszy raz w życiu jadłem. Jest specyficzny, taki miękki. Nawet nie wiem, jak to do końca opisać. Miękki po prostu. Na pewno nie będzie to moja ulubiona ryba, ale też nie można powiedzieć, że jest zły, więc spoko było. Generalnie węgorz jest strasznie drogi, dlatego zapłaciłem 25 zł, bo to dosyć mała porcja, ale chciałem spróbować. Jeszcze po drodze do hotelu, bo chciałem wrócić na chwilę, Akihabara, jedna z bardziej znanych dzielnic w ogóle w Tokio. Macie Shibuya, Shinjuku, Roppongi to imprezy, kluby, no i właśnie Akihabara. Akihabara tutaj jest duży dworzec, mnóstwo sklepów z grami, anime, tego typu rzeczami. I wydaje mi się, że też są kluby, ale na pewno dużo restauracji, jakieś kawiarni, tego wszystkiego. Więc muszę tylko znaleźć odpowiednie miejsce, tam już na przykład to. DVD, ramen pod mostem. O Akihabarze sporo słyszałem na TikToku, Instagramie, w internecie. To jest znana dzielnica. I w Akihabarze znajduje się właśnie taki sklep Yodobashi. Wszystko tutaj można kupić, co związane z elektroniką i sprzętami. Tego też słynie właśnie Akihabara, czyli stoją jakieś dziewczyny przebrane w takie stroje jak w anime i zapraszają do klubu czy gdzieś tam indziej. Ale nie wiem, czy to po prostu tylko do klubu, czy tam coś więcej się za tym kryje. Widzę, że twarze zakrywają jak nagrywam, ale nie mam wyrzutów sumienia, bo no było nie stać się nie zapraszać ludzi do klubu na środku ulicy, skoro tak się wstydzą tego. No i przejdę się tą główną ulicą. Sporo fajnych samochodów tu jeździ, takich stylingowanych, jak w Tokyo Drift. Jest sporo światełek, klubów, tylko kluby są niewidoczne. Trzeba wejść do tych budynków, na przykład tak jak jest tutaj, wjechać na trzecie piętro i dopiero. Dobra, Akihabara nie jest jednak taka ciekawa, jak myślałem, więc wsiadam w metro i lecę do Shibui.
żeby nie tracić tutaj czasu, bo Shibuya Shinjuku to już na pewno będzie tak typowo rozrywkowo-imprezowo. I tam więcej zobaczę. A Akihabara to sobie nawet mogę jutro wieczorem wpaść, albo nie wiem, pojutrze, jak mnie najdzie ochota. W sensie ochota, żeby jeszcze raz to zobaczyć. Żeby nie zostało źle odebrane to, co powiedziałem. Dojechałem do Shibui, no i super tu być. Zaraz wam pokażę, co widzę, chociaż pewnie się domyślacie. Szybkich i wściekłych, część Tokyo Drift oglądałem naprawdę wiele razy. No i w końcu to widzę na własne oczy. Teraz jest taki okres, że za 10 dni zaczynają się igrzyska, więc na billboardach na przykład są pokazane jakieś momenty z historii i już się przygotowują. Już z 10 razy na to przejście wchodziłem, żeby nagrać różne filmiki, porobić zdjęcia. Oj, wpadł na mnie jakiś koleś, chyba pijany. I tak sobie chodzę w te i we w te, żeby wyszły lepsze nagrywki, zdjęcia. Już w sumie od godziny tutaj stoję i próbuję jakieś rzeczy nakręcić i w ogóle. No ale spoko jest. Wiem, że się nagle uspokoiło, ale musiałem wracać, bo niestety ogranicza mnie czas otwarcia metra. Jako że o 23.50 chyba się tu... Znaczy nie wszystko, ale moja linia się zamyka wtedy. Więc musiałem wsiąść trochę wcześniej, żeby nie mieć problemu, bo taksówki tu są drogie. No, z buta to by była katastrofa, bo tam się idzie z 2 godziny. To weźcie, o 24 to o 2 bym był w hostelu. Nie dla mnie takie przygody. Kupiłem sobie jakieś jedzenie na kolację i wracam. Przyjemnie się chodzi tak o 24. Nikogo nie ma, jest chłodno. Może muszę się przerzucić na nocny tryb życia. Nie, bo muzeów nie zrobię. One niestety są otwarte od 9 do 17, coś takiego. Niektóre tam są od 9.30, 10. Jakieś minimalne różnice. Zaraz będę w hostelu, więc kończę. Jutro mam ambitny plan. Zrobię... Co ja chcę zrobić? A, Tokyo Tower. Dzisiaj było Skytree, więc jutro Tower. No i już 18, o 6 p.m., czyli o 18 mam mecz baseballu. Na szczęście mam 3 Amerykanów w pokoju. Wytłumaczyli mi co nieco, o co chodzi w baseballu. Okazało się, że mam najlepsze miejsce, bo na trzeciej bazie. I trzecia baza jest najbardziej ekscytująca. Pierwsza i trzecia to są 2 najlepsze do oglądania. Tokyo Yakult Swallows versus Chunichi Dragons. Taka partia.
więc nie wiem, jak oni w rankingu stoją, no ale grają w tej najwyższej lidze, więc może ogarniają co nieco. No, a teraz lecę do hotelu, bo już zaraz będę i z fartem. Do zobaczenia jutro.